wpłynęło przede wszystkim na to, że spojrzałam na swoje dzieci całkiem z innej perspektywy. Dzięki programowi widzę, że moje relacje z córą są jeszcze lepsze, że nasze rozmowy są bardziej owocne. Widzę, w jaki sposób mogę ją wspierać w jej problemach czy w jakichś takich trudnościach każdego dnia. No przede wszystkim pokazał wiele obszarów do przeanalizowania i do zgłębienia. Pokazał przestrzeń do rozmów z dziećmi, między nami dorosłymi. Także wniósł olbrzymią wartość. Program Świadomość Procentuje już wpłynął na moje życie, ponieważ zaczęłam inaczej postrzegać siebie i swoje potknięcia zarówno w sferze kontaktów międzyludzkich, jak i w sferze żywieniowej. Jestem aktywnym nauczycielem, nie lubiącym rutyny, poszukującym nowych wyznań, doświadczeń, impulsów, wymiany. To właśnie tutaj wszystko otrzymałam. Uświadomiłam sobie, że to, co robię, jest dobre i idzie w dobrym kierunku z korzyścią dla moich uczniów, rodziców i placówki, w której pracuję. Widzę też, że córka jakby z większą nadzieją patrzy w przyszłość i z mniejszym lękiem mierzy się właśnie ze swoimi jakimiś różnymi lękami, trudnościami, ponieważ po pierwsze ma wsparcie we mnie, a po drugie wie, jak sama może sobie pomóc w różnych sytuacjach. Dzięki prelekcjom pana Zawadki zauważyłam, że używałam zdecydowanie zbyt dużo słów, które faktycznie nie do końca były dobrze odczytywane przez moje dzieci. A jeśli zaczęłam używać słów czy wyrażeń, które pan Michał znacznie wskazywał, zdecydowanie zmieniło nastawienie moich dzieci, jak i mnie, i wiele spraw się zdecydowanie poprawiło. Także myślę, że jakby obie na tym zyskałyśmy i obie się tutaj sporo nauczyłyśmy. Pan Michał w trakcie webinarów porywał z wiedzą, swoją autentycznością, dynamiką przekazu, no i oczywiście zarażał uśmiechem. Natomiast pani Alicja Sójka dbała o nasz zdrowy styl życia.